kiedy przyjeżdża jakiś Mariupol i widać ci ludzie, jak są po ciężkiej trasie, dopiero co widzieli oczami wojnę, wybuchy, byli tam tyle czasu i to najbardziej boli, jak są jeszcze z dziećmi. W pierwszych tygodniach potrafiło przyjechać kilka tysięcy w jednym pociągu. Kilka tysięcy, to znaczy jak sardynki. Nie wchodziły do pociągu wózki dziecięce ani wózki inwalidzkie. Na dworcach w Ukrainie decyzja była taka: albo zostawiasz wózek i wsiadasz, albo nie wsiadasz. Centrum tranzytowe ma pełnić funkcję wspomagającą dla dworca kolejowego, ponieważ nad samym dworcu, w hali dworca, nie ma miejsca na wszelkiego rodzaju usługi i na świadczenie pomocy uchodźcom, którzy przyjeżdżają na perony. W związku z tym jest to miejsce, w którym w ludzki sposób obsługuje się cały ruch tranzytowy z Ukrainy na teren Polski w związku z kryzysem ukraińskim. Це дуже зручно, що є такий пункт, де можна отримати різні види допомоги, відпочити. Моя донька зараз відпочиває, тому що вона втомилась, має хворобу, яка просто вона дуже втомлюється швидко. Тому це дуже добре, що вона може відпочити тут і трішечки набрати сил. І це дуже добре, що є багато людей, які можуть проконсультувати з різних питань. Це і сім-карти, це і квартири, це і транзит, це кухня, вода, туалет. І також можна поспілкуватись з іншими мешканцями цього центру. Це дуже круто. Tutaj staramy się rozpoznać bardzo dokładnie potrzeby i plany uchodźców, żeby móc dobrze i trafnie skierować do nich naszą pomoc. Mogą liczyć tu na wszelką pomoc od doradczej informacyjnej przez zakup biletów, uzyskanie darmowych biletów, doradztwo w uzyskaniu pracy, doradztwo w uzyskaniu zapomogi finansowej. Mogą liczyć na informacje dotyczące znalezienia mieszkania, transportu do miejsca docelowego, wizowe i dyplomatyczne informacje, jak trafić do konsulatu czy uzyskać wizę. Mogą liczyć na pomoc w opiece nad dziećmi, mogą uzyskać pomoc psychologiczną, nie tyle mogą, co uzyskują. Również pomoc dla zwierząt, z którymi podróżują. Mogą dostać walizkę albo nowe, czyste skarpetki. Mogą dostać pieluchy dla dzieci albo krem. Mogą również się najeść do syta, dlatego że założeniem jest, że nikt stąd nie wychodzi głodny. Mogą skorzystać z toalet, które są czyste i pachnące, co jest unikalne na dworcach na całym świecie. Mogą również po prostu odpocząć, bo mamy ogród pod drzewami i można w cieniu usiąść. Psychologowie, psycholożki świadczą pomoc psychologiczną. Zespół ratowniczy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej świadczy pomoc medyczną. Od przyklejenia plasterka przez ciężkie przypadki schizofrenii, zaburzeń psychicznych, odwodnienia 2-3-letnich dzieci, ran od odłamków czy postrzałowych. Te wszystkie elementy się tu u nas pojawiły. Tutaj w punkcie to jest to zarówno pomoc doraźna, jak i pomoc długoterminowa, czyli staramy się zaopatrzyć w niezbędne leki, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zgłasza się do nas osoba, która na przykład po prostu w biegu tych leków ze sobą nie zabrała lub potrzebuje jakiejś minimalnej diagnostyki, którą tutaj możemy zapewnić. Jeżeli jest to kwestia na przykład potrzebująca dalszej diagnostyki, no to oczywiście staramy się osobę przetransportować jak najszybciej do ośrodka, który odpowie nam, że jest w stanie przyjąć ją w najszybszym możliwym terminie, albo planujemy z tą osobą leczenia w poradni, albo zgłaszamy do szpitala, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast na miejscu zdarzały się zarówno osoby ranne, jak i z przypadłościami pilnymi kardiologicznymi i wówczas również możliwe było udzielenie pomocy. Mam dziecko z inwalidnością, dońka 13 lat. І зараз ми прийшли до цього центру і одразу нам допомогли з речами, чи було дуже приємно. Одразу дружньо поставились, одразу запитали, які потреби, чи хочемо ми їсти, чи хочемо ми пити. Дуже дружня атмосфера тут, і тому ми дуже вдячні, що ми можемо потрапити в таке дружнє коло і трошки заспокоїти себе і відпочити.
Ja jestem pewien, że jakość tego punktu tranzytowego jest wybitna, unikalna. A to nie jest moje zdanie, tylko to jest opinia tych, którzy przyjechali do nas w pierwszych tygodniach wojny, a potem po miesiącu czy po dwóch znowu do nas zawitali, bo wracali.